A ty jedziesz od Klicha. A ja idę na ten, to już jest tu. Yeah.
Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A zanim ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Pornach biskupi i wiązanki świat, śpiewam w pieśniach.
dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mnie, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ktoś na wachu, kto nie mówi, kto szuka.
Thank you.
modlimy się przed mądrący Boże, przez ten sakrament utwierdź naszych sercach wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Marii Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości przez Chrystusa Pana naszego. Wyszedł biskup. Twoje ekscelencjo, pokornie
cytując autora małej książeczki, która w takim pole zawiera przesłanie, jakby dedykację dla dzieci i dla tych, co dzieci byli. Mówimy sobie dzisiaj, stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. My się nie żegnamy. Za serce odpowiadamy serce i podążamy za tobą z modlitwą, pamięcią i szczerą życzliwością. W tym momencie pozwalam sobie również w imieniu nas wszystkich złożyć Waszej Ekscelencji serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego z okazji zbliżającej się 20. rocznicy Święceń Kapłańskich, która przypada na dzień 24 maja. Szczęść Boże!
o tym, byśmy w całym naszym życiu byli ludźmi modlitw. Ilekroć będziemy się tutaj gromadzili w naszym winiarskim kościele, czy to w środę, czy w inne dni, obraz Matki Bożej, ucieczki grzesznych. Na nim nasz parafialny kościół. Obok, nie tak daleko, katedra. Nad nimi Matka Boża, trzymająca w rękach różaniec i szkaplerz. Ale gdy się przyjrzymy temu obrazowi, to obok katedry są takie małe domki. To są domy biskupów poznańskich. Pamiętajcie, więc o tym. I Duch Święty.